W dzisiejszym odcinku unboxing i test odkurzacza marki Black & Decker. Odkurzacz przemysłowy. Podstawowe parametry: 30 litrów zbiornik, zasilanie oczywiście 230 V, moc zasysania 19 kPa, moc 1600 W i przepływ powietrza 37 litrów na sekundę. Pozwoliłem sobie otworzyć ze względu na to, aby wyjąć instrukcję, żeby się zapoznać, żebym wiedział po prostu, o czym do Was mówię. Bardzo szeroka końcówka. Otworzymy sobie ją od razu. Ze szczotką. I tutaj taka jakby guma. Obrotowy tutaj. Pałąk, że tak powiem. Szerokość szczotki 35 cm. Rura spiralna, niewzmocniona drutem, po prostu plastik taki elastyczny. Końcówka z regulacją. Na pierwszy rzut oka wygląda to przyzwoicie. Zdecydowałem się na markę Black & Decker, gdyż posiadałem kilka rzeczy tej marki, między innymi tą oto wiertarkę, która nie wiem ile ma lat, ale ma dużo lat. Myślę, że z 20 na pewno. I przestała funkcjonować w poprzednim roku, czyli rok temu, w 2018 roku. Także po takim czasie użytkowania ona chodzi. Tylko popsuł się po prostu ten przycisk. No i gdzieś tam pewnie bym coś dosztukował, bo to oczywiście już nie ma tego modelu. No ale szkoda czasu troszeczkę. Wiertarka stara, ale kupiłem nową. Jedziemy dalej. To, co nas najbardziej interesuje, czyli cały ten sprzęt. Metróweczka, ponieważ zakupiłem akurat taką ofertę, że była do tego dołożona miarka. Dwie rury, takie błyszczący plastik bym powiedział, a raczej na pewno. Ścianka grubości, powiem szczerze, że mogłaby być grubsza. Jak na odkurzacz przemysłowy, jednak się tu wygina, widać, mogłaby być troszkę grubsza. No ale dobra, jest jaka jest, zobaczymy. O, paragon, proszę, bardzo dobrze. Dobra, cały sprzęt ma być w środku, także otwieramy i zaglądamy, co tam jest. Pokrywa wraz z silnikiem i filtr gąbkowy nałożony, także wszystko jest na swoim miejscu, tak jak miało być. Mamy jeden worek taki płócienny, który się tutaj
otwiera i w miarę w razie potrzeby opróżnia. Także to sobie schowamy. Tu jest jakaś zakrętka, powiem szczerze, że nie spotkałem się z nią w instrukcji obsługi i nie wiem za bardzo do czego jest, ale pewnie się dowiemy. O, ten filtr też miał być drugi materiałowy. Dajże. Kółeczka. To później pokażę, do czego też to służą. Końcówki. Szkoda, że nie ma tej redukcji. W innym modelu bodajże jeszcze powinna występować redukcja na elektronarzędzia, po prostu redukcja średnic. Akurat w tej wersji, w tej ofercie nie było i nie ma, także akurat nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, złożymy to. Założymy te kółeczka. Łańcuszek. To jest uziemienie tego urządzenia. Jak to ma być? Dobrze to robię? Chyba dobrze. Tak. Jeszcze coś tu było, śrubeczki, 4, no zapewne do tych dwóch. Mamy filtr gąbkowy, mokry, do wciągania mokrych rzeczy, cieczy. Mamy jeszcze drugi filtr. Do suchych materiałów. I już wiemy, do czego służy to. Sprzęt złożony i szybkie omówienie części, gniazdo do elektronarzędzi, starter, tu jest pozycji włączonej, pozycja zerowa spoczynku i pozycja automatyczna do elektronarzędzi powoduje załączenie się odkurzacza w opóźnieniu co do elektronarzędzia, czyli uruchamiamy elektronarzędzie i one tam, odkurzacz z opóźnieniem się uruchomi automatycznie. Rura do odkurzania, czyli rura sąca, złącze sące i tędy będzie zasycać powietrze, a tędy będzie powietrze wylatywać. No, mamy tutaj taki uchwyt na tą rurę. I co tu więcej? No, odkurzacz po prostu
i korek spustowy do cieczy, ponieważ jest to odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. Z pozostałych akcesorii trzy końcówki, filtr mokry, to jest taka pokrywka, że tak powiem, którego przytrzymuje, i worek materiałowy. Cóż tu więcej, odkurzacz jak odkurzacz, prosta w sumie rzecz, przetestujemy. Zapraszam. Myślę, że to będzie bardzo dobra, praktyczna próba dla naszego odkurzacza. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Pozbieram tylko te większe kawałki, bo tego na pewno nie powciągam. I zobaczymy, jak się to sprawuje. Maszyna losująca jest pusta. Filtr wyjąłem po poprzedniej pracy, po prostu ostukałem o beton i zakładam go ponownie. Na budowie nie ma czasu na sentymenty. Robota musi iść do przodu. Siak. I zaczynamy. Zaczynamy praktyczny test. Robota zrobiona, odkurzacz można powiedzieć, że sobie poradził, aczkolwiek w połowie roboty musiałem przejść z tej końcówki na tą węższą, ponieważ przestał zasysać takie kamyczki, cięższe rzeczy i większe, przestał zasysać przez tą po prostu końcówkę. Zbyt szeroka jest i nie podnosił tych kamyczków. Zaskoczyłem się tutaj w pewnym momencie, ponieważ w
w tej końcówce jest taka jakby przegródka, nie wiem czemu ma służyć, niestety zatrzymuje właśnie większe elementy i blokują się. Nie, nie wiem czemu ma służyć, może temu, żeby nie zasysać elementów, które mogłyby zatkać tą rurę. Być może po to zastosowano tutaj taką przegródkę. Zobaczymy sobie, co w środku mamy. Filtr zabity jak jasny pieron. Ale pracowanie już bez worka. Jest tego w sumie sporo. Nie wiem, nie ważyłem. O, tu jeszcze coś utknęło. Sam je otęczył. Filtr w bardzo łatwy sposób można zdemontować. I ponownie wezmę, tak jak w poprzednim przypadku, go ściągnę, oszukam i będziemy pracować dalej. Jeszcze raz, może z bliska. Każdy może sobie ocenić samemu, jak to urządzenie działa.